Kultowe miejsce, klub Spati w zaledwie 200 metrów od siedziby naszej redakcji, klub artystów i malarzy, a dzisiaj jesteśmy tu, my w końcu świętujemy okrągły jubileusz. Pokazaliśmy już wam dwie fantastyczne urodzinowe okładki, a dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda kameralny koktajl w wydaniu Viwy. Panie Piotrze, pierwsze słowo, jak pomyśli pan, że Viwa ma 20 lat? No, Jezus Maria, chociaż jestem niewierzący, no bo to mi też wystawia świadectwo niestety, bo większość tych 20 lat to też moja obecność w Viwie. Uwielbiam z Viwą pracować i od lat też pracuję właściwie z tymi samymi ludźmi i to jest dla mnie tak ogromna przyjemność, zwłaszcza, że bardzo często podróżujemy, to znaczy często Viwa do mnie przyjeżdża gdzieś do Stanów albo do Francji, jak byłam na planie i mieliśmy bardzo fajny czas razem. Czego życzycie Viwie na kolejne 20 lat? Oh, żeby to był dopiero początek. No ja myślę, żeby zawsze siebie zaskakiwała, a chyba przede wszystkim czytelników. Jeżeli między dziennikarzem robiącym wywiad, między ludźmi, którzy robią sesję, jest jakaś nić porozumienia, to nie może nic złego z tego wyniknąć. Czyli na wszystkim składam najcudowniejsze życzenia, aby kolejnych nie 20, ale i 120 i dłużej. 20 lat temu bardzo intensywnie pracowaliśmy i trochę dzisiaj tego żałujemy, że była mniej impreza, dużo pracy. Życzę Viwie, żeby była zawsze magazynem, który prowokuje do myślenia. Michał, a ty nie masz dzisiaj dość jeszcze zdjęć, bo możemy to zdradzić, ty z tą panią dzisiaj byłeś na pewnym planie. No, powiem szczerze, że to będzie chyba moja najlepsza sesja ever. Pierwszy numer Viwy ukazał się w lutym 1997 roku i wtedy nie było show biznesu w Polsce. Ten show biznes tworzyliśmy my tworzyliśmy standardy. Ja pamiętam, tu zaskoczę, że taką rozmowę ze Zbigniewem Napieralą, nie wiem kiedy to musiało być, 15-20 lat temu, na ulicy Wiejskiej, kiedy on opowiadał mi o tym projekcie, jakie to będzie pismo. I będę podawał przykłady ze świata, myślałem, super, ale będzie to trudne zadanie. A uważam, że wtedy on dokonał rzeczy absolutnie niezwykłej i to był bardzo pionierski projekt. Na okładce pierwszego numeru był Englert i Ścibakówna. Pamiętam, że potem poszedłem do czytelnika, Holoubek, Gruza, Konwicki podśmiewali się, że no, co ten Englert robi na tej okładce, ale już w drugim numerze był Holoubek z żoną, a w trzecim Konwicki również Viwy. Także jak ktoś mnie pytał, co to jest Viwa, to mówiłem zawsze, że Viwa jest magazynem dla ludzi o najwyższym IQ. Spotkaliśmy się w hotelu Bellotto. Oprócz zdjęć powstał tam pewien, nazwałbym go bardzo sensualny film. Co ty o tym myślisz? Bardzo, bardzo jestem za, pod warunkiem, że to jest właśnie wysmakowane, tak jak było tutaj, że nie ukazuje zbyt dużo, tylko jest takie bardzo delikatne i piękne. Wiedziałam, że dla mnie liczy się osobowość człowieka, nie tylko to, co ma na sobie i nie tylko chodzi o projektantów. I wydaje mi się, że to jest takie najpiękniejsze podsumowanie. Żebyśmy się za kolejne 20 lat spotkali na takich samych urodzinach, w zdrowiu, piękni, młodsi i bogatsi. Kolejnych 20 świetnych lat i takiej wyjątkowej pozycji na rynku, jaką udało się. To jest pewna anegdotka. Ty wiesz, że myśmy się poznali też 20 lat temu? Wiesz co, ja to kocham Viwę od lat. Wy jesteście dla mnie jak rodzina i ja zawsze poplotkuję sobie z Kasią, czasami przez telefon, albo z Agnieszką. Z Kasią Przybyszewską. Viwa towarzyszyła mi w takich chyba przełomowych momentach mojego życia. Kiedy rodziły się moje córki, jedna i druga, kiedy znajdowałam pracę, traciłam pracę, gdzieś tam działy się różne fajne i trochę mniej fajne rzeczy w moim życiu. Absolutnie mnie zatkało, kiedy zobaczyłam film, podsumowanie tych 20 lat. Szok. Jedyna, niepowtarzalna, wyjątkowa, spektakularna i tak można byłoby wymieniać bez końca. Taka jest Viwa widziana oczami gwiazd. To co, do zobaczenia za 20 lat? I've seen that face before. Proszę państwa, to wszystko przed nami.